Hej Miśki, dzisiaj... ja się boję! Dobra, to jeszcze raz. Hej Miśki, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku Hotelu Paradise. Dzisiaj jest ze mną gość specjalny, jest ze mną Kasia, ponieważ jakiś czas temu oglądałam sobie Twojego streama i tam jakiś człowiek na czacie napisał: ej, a Ty byś nie chciała z frustracją skomentować Hotelu Paradise? I ja pomyślałam sobie: Ty jakaś, Aniu Rafałku, Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Dlatego... jesteśmy tutaj i ty nie wiesz w ogóle, o co chodzi w tym programie. Nie mam bladego pojęcia, znaczy po tej propozycji też na streamie padło coś na zasadzie: dobra, a to czym jest ten Hotel Paradise? Co ja bym miała skomentować z tobą? I było tłumaczenie, że jest kula, oni idą, rozbijają. W ogóle się nie przejmuj kulą, oni tego nie będą robić w tym odcinku, to jest finał. A, to się tylko to na co ja przyszłam? To się tylko w finale dzieje. Generalnie przez cały program chodzi o to, że masz ludzi obcych sobie, zamkniętych w hotelu, tym razem na Zanzibarze, więc mają ładną pogodę i jest fajnie, ale oni się dziwnie zachowują, bo chodzi o to, że oni muszą być w parze cały czas. Że jest zawsze na przykład, nie wiem, 5 facetów i 4 dziewczyny, więc jest nie do pary. I oni walczą o to, żeby być sparowani, bo ten, kto zostanie solo, ten odpada. No i potem znowu jest rotacja, no nie? Okej, pewnie jest tak, że raz przychodzi, jest więcej o babeczka, raz tak. I wiele razy już proponowałam TVN-owi rozwiązanie, że ej, a jakby dwie babeczki razem na przykład, ale oni tak chyba nie chcą, bo nigdy się nie odezwali do mnie, żeby to było fajne. W sensie, nikt tak nie robi. Są tylko heteroseksualne związki, więc jako, że puszczamy to w czerwcu, to... Cóż za dyskryminacja, no. A mamy Pride Month! No właśnie! Tragedia! To jest dramat! No i jest prowadząca, Klaudia Eldursi. To ją chyba widziałam. Tak. I ona jest niepotrzebna do niczego, generalnie. Ale jest takim hostem. Tak, jest hostem i ładnie wygląda zawsze. No, no to klasa. Było lepsze intro kiedyś, mniej cringe'owe. Ale potem wzięli dziewczyny z drugiego sezonu i ona to zaśpiewała i tak już trzeba teraz im przykro zmienić. A to do teraz jest? Bo ty podobno jesteś na jakimś trzecim sezonie. Tak, a to nie wiem, bo ja nie sprawdzam, co jest dalej. Aha. Bo sobie zaspoileruję. Tak, bo wiesz, może... A to nie jest tak, że każdy sezon ma innych ludzi? Ma. Okej, dobrze. Tylko tego intro nie chcę przespoilerować. Ale ja nawet niczego nie chcę nawet mordzić, bo to wiesz, to takie jak nowe Pokémony wychodzą. To ja nie chcę wiedzieć, ja chcę po kolei odkrywać te Pokémony. Rozumiem. To tak jak zdrabka. Okej, dobra. Wszystkie chwyty są dozwolone. Jak daleko posuną się nasi bohaterowie, by zdobyć to, czego pragną? Nazywam się Klaudia Eldursi i witam w hotelu Paradise. I widzisz, to by cię przywitał, gdyby nie było Klaudii. No właśnie chciałam powiedzieć, że już jej nie zobaczysz prawdopodobnie w tym odcinku. Ale skasowała sobie. Ale jakie kiecki ona ma zawsze zajebiste. Ogarniają jej, no nie? Tak. Mieszkańcy naszego hotelu mają zaledwie kilka dni, by stworzyć udany związek w nadziei, że druga połowa okaże się lojalna podczas jednego z rajskich rozdań. Co to jest rajskie rozdanie? To jest wtedy, kiedy oni się dobierają w te pary, jakby tak już finalnie. Przychodzi wtedy Klaudia Eldursi. Stawia ich w rządku i mówi: Maciuś, do której dziewczyny chcesz podejść? I on podchodzi do jakiejś Moniki na przykład. No i w końcu zostaje ta jedna osoba, która nie ma pary. A czemu go nie chce? No to mogę go nie klepnąć. A co, pupcie go klepią? Tak, przyjmuję cię! Nie, rękę tylko oni sobie kładą na... Bo jedna osoba staje za drugą. To jest strasznie krzyżowe, musi być. Wybieram się. A on kładzie drugą rękę i ja ciebie też. Tak to nie, wygląda. Nie, zdjęcie w pupkę byłoby lepsze. Się, no, jedna osoba staje za drugą i kładzie na niej rękę. I w końcu jest ta osoba, jedna której... za drugą? Pociąg robią? I w końcu zostaje ta osoba, której przylazły dwie postaci. I wtedy on ma tu dwie ręce, ten Maciek na przykład. I ma jakąś Halinkę i ma jakąś Moniczkę. No. I musi wybrać spośród tych dwóch. I jedną tak kładzie... szykuje i mówi: nie, chłopie! Nara do domu! Ja z Halinką idę. No, no. Szczepuje tą rękę? Kładzie na tą drugą, a tej drugiej mówi: nie no, sorry, fajna jesteś, ale spierdalaj, no. Aha. Fajnie by było, jakby strzypywał rękę. No. W wielkim finale cały ten raj zmieści się w jednej złotej kuli, którą można rozbić, zgarniając niezłą kasę, lub zachować niedraśniętą na wróżbę wspólnego: żyli długo i szczęśliwie. To ona rozbiła, czy on? Nie, oni to już rzucili na koniec. Znaczy, to jest... Oni to tak zmontowane jest przez te szuje, a tak naprawdę nikt nie rozbił tej kuli. Oni powiedzieli: dobra, dzielimy się pieniędzmi i wtedy sobie k***ali. Ale bo generalnie rozbicie tych pieniędzy po drodze jest bez sensu. Umawiasz się z ziomkiem, siema, zgarniamy po pięciutko, idziemy do finału i tyle, nie? Umawiasz się, klepiesz to, dobra. Idziecie sobie do finału, dochodzicie do końca, zbijacie sobie razem 52 na każdego. No a ktoś na przykład, bo tam jest całe, wiesz, te schodki. No. No i możesz mieć 50, a możesz mieć 80. No ale jakby on wziął sam 80, to mi by było przykro. To tak, no. Nie możemy mieć po 50? Ale to właśnie na tym polega bycie ch***em, że ale oni... zabierasz więcej. Dobra. Jeżeli to miałby być realny program, to każdy by się dzielił po 50. No nikt w telewizji nie chce wyjść na takiego ch***a. Nie wiem. Twoja mama by to oglądała. Ale zobacz, idą ludzie na przykład do freak fightów i się nie wstydzą przed mamą. No i to mnie dziwi. No.
Dzień po rajskim rozdaniu zapowiadał się jak... Wczoraj było rajskie rozdanie. Tak, zostawiłam specjalnie przypominajkę, bo ja ją zawsze skipuję, ale żebyś wiedziała mniej więcej w ogóle, co ale jest stóp, grane. No tu stópek jest w chuj. Ja jestem antyfetyszystą stóp. Obrzydzają mnie stopy. I'm sorry, stopy no. To są ręce, które w ewolucji człowieka dostały do... I wyglądają jak wyglądają. To jest taka prawda. Chuj na nie. To kiedyś wyglądało tak. I zobacz, co się z tego stało. Ale ty myślisz, że to by było normalne, jakby ludzie chodzili na takich stopach? Nie, a mogliby z nich korzystać jakoś inaczej. Ale to, co mamy aktualnie, to jest coś między ręką a kopytem i to jest obrzydliwe i nie podoba mi się to. Okej, rozumiem. Zresztą nawadnianie się stanowiło ważny element tego poranka, bo wieczorny dancing lekko nadszarpnął kondycję mieszkańców. Było fajnie. Oni sobie tutaj mają imprezy zawsze. Oni do nie z bomby nie schodzą. Czemu ten pan nazwał to dancing? A, bo jakby lektor jest tutaj osobną jakby warstwą cierpienia. Okej. Okay. Lektor ogólnie, no jakby wiesz, mniej na to zwracam uwagę po prostu. Chyba przyzwyczaiłam się trochę. Dobra. Tak jak wiesz, wchodzisz powoli do zimnej wody, potem już jesteś w tej zimnej wodzie, to już nie czujesz, że jest taka zimna. To no już tak, jestem no tak. Długo w tym basenie. Ale mam wrażenie, że jakiś rajski disc jockey. Trudne się wylosowało. Disc jockey. To nie brzmi jeszcze źle, ale dodam, że całość zabawy niejako z krzaków obserwował przyszły mieszkaniec naszego kurortu, który na koniec został poproszony przez szefową ośrodka o wymieszanie par i wybranie dla siebie partnerki. Powiem tyle. W tym zdroju nie ma spokoju. Czaisz, o co chodzi? Nie. Oni byli w tych parach, w których są. No, wczoraj było rajskie rozdanie, więc jest jeszcze do pary. No i każda para poszła sobie na randeczkę i oni sobie tam losowali pytania, na przykład, jak jest twoje największa wada? I sobie odpowiadali na te pytania, albo co tam lubisz robić najbardziej? I tak, z czym lubisz makaron? I oni nie wiedzieli, ale cały czas na telewizorze oglądał ich ten chłop, który jest... No, wymyślił program. To jest jak stalker jakiś. No i ten gość siedział tam, patrzył sobie, która mu babeczka najbardziej pasuje i w tym momencie sobie ją po prostu weźmie. Wow. To wygląda aktualnie jak jakiś targ mięsny. No tak, no. Idziesz i tak. Pasztyt z królika, filet z łososia. O, karkóweczkę, bierę. Ale generalnie ty musisz się przyzwyczaić, że w tym programie ludzie są troszeczkę itemami. W sensie oni nie mogą chyba się traktować za bardzo inaczej, bo oni przechodzą z ręki do ręki, każdy już spał z każdym. No bo jak jesteś z kimś w parze, to musisz z tą osobą spać w jednym łóżku. Ale spać czy skonsumować ten film? Nie, no bez przesady, no jakby kazali skonsumować, to prokurator by się zajął chyba tym programem, no nie? To Dawid z Natalią. Krystian? Dobra, Sebastian, tak? To jest Simon. Czy taki nowy porządek tobie odpowiada? Tak, myślę, że tak, no. Aha. I kto został sam? Coś tu się odjebało. Ja myślałam, że on może sobie wybrać stamtąd babę, a on po prostu ich zamieszał. To trochę skam. Ale, dobra. Co z tego, że on ich zamieszał? Oni sami się kłóci teraz do siebie? No właśnie, na tym polega cały absurd tego wszystkiego i to jest to, czym ja zawsze mówię w tych odcinkach, że no zamieszał pary, ale zrobił, no. Po prostu będą musieli walizy przenieść do innego pokoju i nic się nie zmieni, bo i tak mogą przecież siedzieć ze sobą tak jak chcą, prawda? No właśnie. Oni nie siedzą ze sobą jak chcą, tylko siedzą w tych parach, bo muszą? No nie właśnie, więc to nie ma sensu. Aha, no to mega zamieszał. Nie martwisz się, że jak ktoś teraz wejdzie, no wiesz, no Louis, właśnie i Louis i Ola są w takiej samej, że tak powiem, sytuacji, bo mają jako jedyne tak naprawdę z wami przyjacielskie stosunki tylko i wyłącznie. No nie czuję to i jakoś specjalnie tej energii, gdzie mówi, że jestem tym numerem jeden. Ten ziomek ogólnie ma ciekawą historię w tym programie, ten co widziałaś go przed chwileczką, ten Dawid, bo któregoś wieczoru pięknego oni się wszyscy świetnie bawili i on wziął na barana Sebastiana, kolegę innego, to tak wziął go na barana, że Sebastian wylądował w szpitalu i będzie miał operację na bark, bo spadł i się zrobiło jakieś straszne. Ej, ale to było przecież parę lat temu, on przeżył? Tak, no, chyba tak, znaczy jest git, on żyje. Jest jeszcze tutaj, chodzi w takim tym usztywnieniu. A zaraz ją wezmę i z nią po prostu. No weź ją, wiesz, i wytłumacz jej, no wszystko tak naprawdę, powiedz co myślisz, co czujesz, wiesz, otwórz się. A nie uważasz, że to jest... Porozmawiajmy o naszych uczuciach. Tak, nie uważasz, że to jest bardzo dziwne? Tam ku krzaczkowi. Ta kamera? Nie. Niech ci nie przeszkadza. Odłożę się przed tobą. Popatrzę właśnie w twoje oczy i tobie wyznam, co mi tam w duszy gra. No, a tak naprawdę nic mu nie gra, bo on jest z tą Olą tak o. On z nią, bo musi przejść do finału. Tak jest! Właśnie, no i była straszna bajka.
Ola? Co? Może mogę iść z tą pogdybać do gdybalni? Pogdybać na gdybalni? Bo gdybalnia to jest taki spot specjalny. Taka jakby altanka, no zaraz ci pokażę i oni tam generalnie robią to samo co wszędzie, czyli gadają. Jestem bardzo ciekawa, kto przyszedł rano do biura i stwierdził: ej, nazwijmy to miejsce gdybalnią. Ja nie pamiętam, czy to nie wyszło jakoś naturalnie z pierwszego sezonu. I wiesz, i wszyscy: ło, ale zajebiste, ale to się kliknie, Boże, ale to się przyjmie, oni będą podwyżka gdybać bajurka. Na gdybalni. Tak zróbmy. Co to jest? Jeszcze ruchać na ruchalni to bym jeszcze zrozumiała, ale gdybać na gdybalni a to jest... A widziałaś kiedyś jakiś odcinek World Soul Shore? Tak. I oni tam mają bzykalnię. Tak. No. No i mówię, ruchać na ruchalni jest jakoś tak... Ma... Jeszcze przejdzie, nie? Ale gdybać na gdybalni to już wydaje mi się, że... Jakby zaczęły mi się jakieś dzikie obawy pojawiać w stosunku co do ciebie, ale... Dlaczego? Ja zauważyłem, że potem... Po tej rajskiej wyroczni. Mnie to zawsze zastanawia, że wiesz, oni poszli tu, jakieś 10 kroków stąd i to już jest ta bezpieczna przestrzeń, w której można powiedzieć wszystko, ale tutaj to one są, to słyszą, ale tu nic nie słyszą. To jest tak samo, wiesz... jak w serialach dla doktorów te kotarki. Tak, tak, one tak. One jak ściana akustyczna, nic nie przechodzi. A co to, bo on powiedział, że na rajskiej wyroczni. A to jest nowe akurat, to faktycznie ja tego też nie znałam. To działa w ten sposób, że przed rajskim rozdaniem przyłazisz do rajskiej wyroczni i rajską wyrocznią jest Claudia El Dursi. O, i o, czyli jednak ma rolę. Wtedy coś robi. A może właśnie oni w dwa pierwsze sezony zobaczyli, ona nic nie robi. Trzeba jej dojść coś. No i ona siedzi i ma słuchaweczkę od reżyserki i ci ludzie przychodzą i mają na karteczkach zapisane pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie. I oni przychodzą i pytają na przykład: czy Maciek mnie obgaduje? I Claudia El Dursi mówi na przykład: tak albo nie. Ale Claudia El Dursi w sumie zawsze robi tak albo nie. Ona nie robi nigdy tak głową, ona zawsze robi tak głową, mnie to bardzo konfunduje. Tak? I nie. Nie. No, chyba w Bułgarii jest, jest na coś takiego, no, nie? Że jest nie i tak. No. Ale no jak robisz, to jest dziwne. No. Spróbujcie, widzę. Zróbcie sobie nie i tak. Ja czuję, jakby coś było nie tak, jak to robię. Aktywizację publiczności. Tak, tak. Jeszcze jak? Nie wymagam od ciebie, żebyś na siłę jakby też mnie przytulała nic. Ja też ciebie na siłę nie przytulam, bo wiem, że możesz taką mieć swoją strefę komfortu. Przecież wiesz, że ja jestem taką osobą, która przychodzi i coś wyjaśnia. Nie jestem osobą, która coś ukrywa. Po prostu ja jestem i przymulona, i po prostu zmęczona, i też smutna przez tę sytuację, więc... Ja myślę, że ona jest zmęczona głównie tym, że oni tam z bomby nie schodzą. To też my, wydaje mi się, że gdybym chlała tak codziennie jak oni, to też bym była zmęczona i przymulona. Ale przytuliłabyś go, potrzebuję trochę czułości. Ale... Ola mu nie daje czułości, a Natalia tak. Właśnie też nie, ale on myśli, że mu da. Jakby basically nikt mu nie daje czułości w tym momencie. No. Dobra, to ten, idę to pogrywane. No to pogadamy z k***am do dziewczyn, elo. To, te 10 metrów dalej. Czy Dawid może czuć się spokojny? Nie wiem. Dobra, lubię tego lektora, idźmy na dancing razem. No kurczę, no, nie mam, chyba nie mam. Nie mam lepszego określenia na dziewczynę niż Rzymalka. Totalnie nie, dla mnie to jest mega pozytywne. No, coś to powiedz najlepiej, nie? Ale no my jesteśmy ziomalami. No jest, no. To jest na przykład afera o gówno w tym momencie. No właśnie tak próbuję przekminić. O ziomalkę. Ona powiedziała, że on ją traktuje jak ziomalkę i że ona też go będzie traktować jak ziomalkę i on powiedział, że ona jest ziomalką i są ziomami. I jest źle z jakiegoś powodu? Może przez to, że nie ma między nimi większego uczucia, nie mogą być pewni, że kiedy pojawi się nowy osobnik w stadzie, a to tak, to tak. To zostanie zmieniona para tutaj w tym przypadku. Jej sytuacja ogólnie jest dość taka nie wiadomo jaka. Bo oni dalej czekają na feedback od lekarza, czy chłop nie będzie musiał do Polski wracać. Ja nie wiem, czy w ogóle warto się kłócić, jak on może wywalony do lekarza i tak. Oj, Sebuś, ty masz delikatność i wyczucie jak operator pneumatycznego młota. Dobrze, że pneumatyczny, a nie udarowy. Tradycyjnie już, kiedy zabawa zaczyna być na tyle beztroska, że może się wydawać, iż jesteśmy w raju, do akcji wkracza prowadząca. Yeah! Ma to do roboty! Twoja ulubiona postać. Witam was serdecznie, miło was widzieć. Cześć. Przychodzę do was z pewną informacją. Zostały stworzone nowe pary. No, ekscytacja. O kurde. O nie, tyle się zmieni w naszym układzie pokoi. Najbardziej uważam, że upierdliwą częścią bycia w tym programie jest to, że musisz non stop pakować walizę, przenosić, rozpakowywać. Ja zawsze mam tak, że na wakacjach nigdy się nie rozpakowuję z walizki, więc ja bym tylko brała walizkę i bym przenosiła do drugiego pokoju. To jest mój stały patent. Tak sobie pakuję w domu rzeczy, żeby mieć outfitami ułożone i tak smooth. Pierwszą parą będzie... Dawid
i Natalia. A on chciał. On chciał z nią? No. A ona chciała? Nie. Jeżeli mógłbym być którąś dziewczyną z hotelu Paradise, to na pewno byłaby to Natalia, pomimo tego, że nie mieliśmy okazji porozmawiać sobie na taką dłuższą metę. Oni w ogóle wszyscy bardzo lecą na tą Natalię, mam wrażenie, te wszystkie chłopy. Że no, ona jest taka szuja z klubu. Tak uważasz? No. No ona mało sobą jeszcze zaprezentowała, bo ona jest dość krótko. Ona jest taka, ona nic nie robi, w sensie ona ani nie robi na minus, ani na plus. Ona po prostu egzystuje tam. Bo jak ktoś robi na minus chociaż, to przynajmniej jest się z czego pośmieć, a jak ktoś tak się po prostu snuje, no to tak wiesz. Jak Paulinka od Minimake'a. Trochę tak, no trochę coś takiego, no. Bo teraz wyszedł ten Mafia, nie? Friza. I ona tam jest. To jest człowiek, który jest. Nową parą jest Sebastian i Bogusia. To jest moja ulubiona para. Bogusia. Bogusia i Simon to jest moja ulubiona para, bo oni są naprawdę bardzo mili dla siebie, już się tak naprawdę zbliżyli do siebie i są tacy git ze sobą, że faktycznie czuć, że podpasowali sobie tak po prostu, a nie, że tak trzeba było i już. Aż tak źle? Louis jest po prostu serduszko, ona jest tutaj, kurczę, no... najlepszą ziomalką. No dobrze. No to jak już to ustalili, że mogą być ziomalami, to ona jest już ziomarką. Tak, to jest git. O mnie, jak się zaczynałam spotykać z Remkiem, to Remek nie wiedział chyba, jak nas przedstawić znajomym swoim, jak poszliśmy na imprezę. I powiedział, że to jest Kasia, a mi, a ktoś łączy, nie, tak. Jesteśmy w kolaboracji. Ale byliście już razem wtedy? Ja tak, też nie wiedziałam, chciałam, żeby on to określił, wiesz, to było takie 3 miesiące się tak spotykaliśmy co jakiś czas, nie? I mówię, o ciekawe, jak bym przedstawił koleżanka, dziewczyna, no to mnie kolaborację wrobi. I tak mówię, no dobra, no to kolaboracja. Kolaboranci to mi się kojarzy z Związkiem Radzieckim czy Jezus, coś. Nie, że kolabujmy, wiesz, kolaboracja taka, nie, taka ten. Następna nowa para to Marcin i Basia. Następna para to Simon i Ola. Byłaby z was piękna para. Ale niestety nie będzie. A widzisz, czyli on jednak sobie pobrał kobietę. Pobrał sobie kobietę. Witam tu, pobrał kobietę. O mój przydział dzienny. Pobrał kobietę. Już za chwilę jedno z was zostanie singlem. A drugie stworzy nowy związek. Zupełnie z nową osobą. Tak ci każe. Aż się zakochać. Tak to działa. Mi się bardzo to kojarzy, jak byłyśmy młodsze z moją siostrą, miałyśmy pet shopy i też ustawiałyśmy te pet shopiki w pary i byłyśmy takie, że o, ty będziesz teraz w związku z tym. No i one też nie miały wyboru, bo były z plastiku i to tak działa też. No my mieliśmy Barbie i Kena, ale z faktu, że moja siostra zawsze mi kazała być Kenem, to się wkurzyłam, odgryzłam mu nogę i wrzuciłam do szopu. Boże, drogi! Nie lubiłam być Kenem. Ona była starsza, ona mnie wrabiała w takie rzeczy typu, o, ty taki masz super niski głos, ty się lepiej nadajesz na Kena. Ej, to ja byłam starszą siostrą i ja robiłam to mojej młodszej siostrze, w sensie... Ja za to się szczypałam sama i płakałam do rodziców, że mnie ona uszczypała i dostawała karę, także wiesz. Coś za coś. Zapraszam do nas nowego mieszkańca hotelu Paradise. Powitajcie go serdecznie. A, myślałam, że się wyłoni z morskiej piany, kurka. Ale on będzie miał jeszcze takie przedstawienie postaci. Oni mają zawsze, o, tłumaczą, dobra, kim oni są. To oni właśnie, wiesz, jak kojarzysz, jak jest scena w Madagaskar 2, co Motomoto idzie przez moto, ten... Motomoto, to jest like to, you. No tak, to jest to. Właśnie on stworzył ten nowy porządek, nowy ład. O, nowy ład mi się źle kojarzy. No właśnie też o tym pomyślałam, że... Ach, te podatki na dorosłość. Krystian. Zostałeś jako jeden rodzynek, od teraz to ty będziesz singlem. Dobrze. Wiesz, jak jest przykro w ogóle w tej singlówce? Bo oni mają takie łóżka jakby z kamienia, jak u Flintstonów, ale na tym jest położony materac. I ja nie wiem, czy to jest zdrowe na plecy, ale tak to działa. No i jest na tym materac. I jak są te podwójne łóżka, to oni tam dają normalny materac, jest wszystko G. Ale w tej singlówce jest taka sama przestrzeń na łoże, ale chcieli dać tam mały materac. Zdają taki cieniutki materacyk. Oni tam śpią tak jak takie kurwa myszki zamiedzą. Przykro tam jest. Ja nie mogą sobie spać na jakimś leżaku, kanapie czy gdzieś? No ja bym poszła do gdybalni spać, gdyby to ode mnie. Gdybalnia jest przecież, no tak. Mam na imię Maurycy, mam 23 lata, jestem z Warszawy. Na co dzień jestem bardzo aktywną osobą, lubię próbować nowych rzeczy. On miał pryszcze na czole, chyba mu zretuszowali. Nie, mi się wydaje, że go komara w jakiegoś kokosa, tak idealnie główko. To jest Zanzibar, tu komary malarię przenoszą, to nie są żarty. Skakałem do kanionu z 500 metrów. Z helikoptera do jeziora, czy leciałem paralotnią do McDrive'a. To się napina, jak to chodzi. Nie szukam miłości, myślę, że miłości się nie szuka, że ona sama się pojawia. Have you ever had a dream?
Ona jak żaba na liściu. No gość w dom, Bóg w dom. Ale Sebastian to chyba powinien zacząć się martwić. Ten to potrafi skopowiać tę atmosferę, no po prostu. Narrator ma swoje konto na Instagramie i tam opowiada prawdy życiowe o żonach na przykład. Co, typu, jak się jej nie bije, to wątroba jak nie jest dość? Taki humor. No to jest taki humor, no mniej więcej tak. Okay. Najgorszą sytuację ma teraz Seba, nie, że może odpaść. Nie? My się nie mamy czym martwić, bo... No raczej. Pewnie, że nie. Ja widziałem, że wy fajne macie połączenie. Zobaczyłem, że fajne macie połączenie, tam na tej randeczce, to stwierdziłem, że ale no. Wiesz co, widziałem, że super się dogadujecie i tak dalej. Dlatego też się nie dałem do singla. Obrzydliwe. Po pierwsze, że ktoś obcy ci siada na prześcieradle. A to cały czas to się dzieje, no. A po drugie, że w ubraniach tacy brudni z piasku i z tego... Jezu, to samo mam, nienawidzę jak ktoś... O, nie da to jest. Tak, w dżinsach usiądzie na pościeli. Nie, bo to nielegalne. Tak się nie robi. No ty tak najbardziej mi przypadłaś, tego stu... Po rozmowie ogólnie. No. Dobra, to może się napijmy wszyscy. Ma rację, ja na przyszło to tego nie mogę słuchać. Kocham to, jak bardzo z nich wychodzi Polska. W sensie, to jest rozwiązanie Polaka. No nie wiem, co zrobić z tą jest sytuacją. Jest problem, jest niezręczna sytuacja. Szczelmy se kielona, bo jest ciężko. Go znam, nie? Ciężko kojarzę. Moja była dziewczyna, on moją byłą dziewczynę wyrywał. Już widzisz, jaki świat jest mały? Nawet na Zanzibarze cię dojadą. No. A co, nigdy cię nikt nie, na jakichś wakacjach nie poprosił o zdjęcie? Nigdy cię nikt nie wyłapał? Ja poleciałam na wakacje na Dominikanę. I wyłapali. Była pandemia wtedy. Nigdzie ludzie nie latali. Hotel był opustoszały, było 5 osób w hotelu. My i trójka jakichś znajomych. To byli widzowie. Dole, jakie to jest przykre. To tak widzisz, tu wyglądają te... garderoby, łazienki. Dziękuję za tak dobry wybór. Naprawdę wysłuchałeś moich powodów, stary, nie? To jest jedyna zadowolona postać w tym momencie, Dawid. Bo jemu się drobnęła ta dziewczyna, co on chciał ją drobnąć. Ona jest mniej zadowolona. Drobnęła mu się. No tak to działa. To jest, wiesz, te kulki w tym, maszyna losująca. Zwolnienie blokady. Rozpoczynamy losowanie. No. Dwójka z siódemką, proszę bardzo. Pyk, pyk, pala. Wydaje mi się, że gość będzie grać. Wydaje mi się, że gość będzie chciał coś ugrać. I będzie podbijać na każdy front. A to trochę nie na tym polega, że jak on jest tu nowy, to powinien podbijać na każdy front i zobaczyć, gdzieś może siądzie. No. No w sensie... A ile jest czasu między rajskimi rozdaniami? Tydzień. No okay. Czyli teraz basically ma 6 dni, żeby coś ujechać tutaj. Mało nam czasu dali. Tak jakby, no myślałem, że coś... więcej. Teraz zostali rozdzieleni, no nie? Marcin ten w białej koszulce strasznie simpował do tej tympiary. I byli dosłownie ze sobą jakieś 2 dni i została mu odebrana. Ona jest ogólnie takim towarem deficytowym, dużo osób by ją chciało, ona jest tylko jedna bidulka. Nie chcę mówić hop za wcześnie, ale czuję się dobrze przy nim. No to jest to uczucie, kiedy miało być słodko. Wyciągasz lody z zamrażarki, a w pudełku koperek. That makes sense. Z tego można zrobić całą kompilację. Tak, i wrzucić to potem na stronę kwejk.pl. Tak. I one by tam zajebiście banglały. Byłoby rally plus jeden. Albo na jakiś k***anie z dzidy. O tak, tak. Ja miałam dramę z dzidownikami. Coś tam powiedziałam, coś o pracy, że kobieta też może mieć ciężką pracę, czy coś takiego. Mhm. Nie wiem, co tam powiedziałam nawet, nie pamiętam. Oni zaczęli wrzucać jakieś edity w zasadzie, że mężczyzna w kopalni taki gigaczacy. Nie wiem, w ogóle o co tam chodziło. Niesamowite, że miałaś dramę z dzidownikami. No. Ja też chcę. Powodzenia. Ile masz lat? Ja bym od razu... Ile byście dały? Ja chyba słyszałam, 9-7 jesteś, tak? Tak. Nie, 9-7. Bo takiego babyface'a. No ma. Ale Kamilek też ma babyface'a. Nie wiem już, który to. W sensie mój Kamilek. Aha! Tam jakiś Andrzej, tam jakaś Bogusia, nie pamiętam wszystkich imion, nie? Nie wiem, który to. No upatrzył się w cycki, a ja dla mnie to jest troszeczkę takie... No troszeczkę tak... Nie, nie, nie! Ja nie lubię, jak ktoś traktuje po prostu drugą osobę jak przedmiot. Yes, very sad. Anyway. Dlatego poszłam do tego programu, w którym ludzie są traktowani jak towar wymienny. Tradujemy, Basie, jak z tymi karteczkami na podstawowym. No wejdź, daj mi to! Daj mi tę brukatową, ja ci dam tą jeszcze małą. Ja wymieniam tylko jedna duża za dwie małe, sorry, sorry. Ale zwrot akcji, stara, ale on mi się podoba. No ej, ale nie mów wiem. Tego nikomu. Nie, obiecuję, nie powiem tego nikomu, bo wszystkim powiedziałam, że jest okej po prostu. Dobra, ale stara, wyglądu, wiesz co? No i zanim wyglądu, to obchodzi, że on z wyglądu jest... mi się podoba, ale muszę go wyczuć sama. Nie, że oni mi mówią, że on jest ruchowy.
słuchaczem, że to, że tak, musisz go poznać. O, ona jest jak taka typical postać, o której czytam książki z Wattpada, że właśnie dostaje te wszystkie red flagi, że wszyscy mówią, nie, to jest fuckboy, nie, to jest jakiś debil, nie, on ma jakieś zatargi z mafią, a ona myśli sobie, nie, na pewno jest inaczej i idzie w to. I potem coś się okazuje, że jest dokładnie tak, jak wszyscy mówili, ale w sumie jej jest z tym git. I zawsze to jest ta sama historia. Ja dopiero ostatnio odkryłam w ogóle, czym jest Wattpad i no, to jest grube. Tak. A jak ja odkryłam to, że powstają książki Ctrl-C, Ctrl-V z Wattpada i idzie do druku, normalnie jest w fizycznej formie. No mam takie nawet w domu, to ci pokażę. Bo wszyscy już się negatywnie do niego nastawili, bo jest przystojny. Nie lubią mnie, bo jestem piękna! How's your English? Oh, very well. It's good? Yeah. It's good. I'm gonna test you. Może powtórzymy angielski. Nie no, co ty, tato? Bo ten ziomeczek mieszka w Kalifornii ogólnie na co dzień. I co on tam robi? On jest jakimś barmanem tutaj na tym dancingu? Nie no, on jest uczestnikiem, bo się Szymon nazywa, ale też Simon. Aha. I on jest trochę Polakiem, znaczy jego rodzice są Polakami też, ale mieszka w Stanach teraz. A mówi po polsku, czy tylko po angielsku? No mówi po polsku, więc nie wiem, o chuj chodzi. Okej. I don't have many occasions to speak in English. It's good, but... This is your occasion right here, because yeah. we're roommates, so, you know, we're neighbors. Ja czekałam na ten test! Ja czekałam na to, jaki ten test będzie! Oblał go ktoś, kto robił napisy, bo on powiedział we are roommates, tak, i to zobaczył, że jesteśmy kumple. Roommates to jest ci, którzy mieszkają w tym samym pokoju. A potem było neighbors ze sąsiedzi, no to git. Jak się nazywa współlokator, który mieszka z tobą w tym samym pokoju? My chyba nie mamy na tego czynnego słowa. Nie mamy. Oni mają, roommates to nie są kumple, więc ten niezdany test angielskiego. Tak. Very good i Hakuna Matata. O Boże, ja nie wiem, gdzie. Get some help. Mieszkańcy hotelu mieli spędzić na kolacjach w nowych parach. A to też jest wybitne, bo oni teraz ich puszczają na kolację, że każda para sama, no nie? I to jest dosłownie tak, że oni biorą te patio w tym hotelu i rozstawiają jeden stolik tu, jeden, nie wiem, 3 metry dalej, jeden jeszcze gdzieś i to wygląda jak, nie wiem, by pani nauczycielka się wkurwiła, że dzieci przeszkadzają na lekcji i rozsadziła, no. No dobra. Sebastian! Niestety tuż przed rozpoczęciem kolacji Klaudia niespodziewanie poprosiła Sebastiana o spotkanie. To mogło oznaczać tylko jedno. Wyniki badań po doznanej kontuzji właśnie dotarły do hotelu. O, widzisz, to jesteś w bardzo kluczowym momencie w ogóle. To jest bardzo ważna rzecz. O jest! Klaudia! Gdzie siedzi ten nomer? Tam za filarem. Okej, okay, super. Co myślisz o nim? Ciężko mi powiedzieć, wiesz? No. Taki on skrycimo. Ja go na pewno kojarzę z Warszawy. No. Na pewno on. Chodzi dużo na imprezy. Gdybyśmy chodziły na imprezy, trochę chociaż, to może byśmy go znały, a tak to nie. Ja jestem po udarze, mi nie wolno. Ta głośna muzyka. Poza tym wiesz, ja noszę zegarek z ciśnieniem. To już nie ten wiek na imprezy, moja droga. Jestem w takim szoku, że my się tak wszyscy zgraliśmy po, nie wiem, kilku dniach. Zgraliśmy się wszyscy. Ma towarzystwo! Ochrzci tego kota Kisie i on jest moim ulubionym uczestnikiem generalnie hotelu Paradise. Ja też jestem za nim, ja bym weszła z nim w parę. Opowiedz coś o sobie. Więcej. Co byś chciała wiedzieć? Czy masz rodzeństwo na przykład? Mam siostrę, starszą. Jest zajebista. I ile ma lat? 20... On naprawdę nie wie, ile lat ma jego siostra. No, ja wiem tylko dlatego, że wiem, jaka jest różnica wieku między nami. No to chyba każdy tak liczy. Ale czasem ja zapominam, ile ja mam lat i mówię często 25, a mam 26. To ja też tak robię, no. Sebastian, otrzymałam twoje wyniki badań. Ale ona nie musi go trzymać w suspensie z tym akurat, bo to jest k***a jego zdrowie. Ale popatrz na tą minę, ile tam jest aktorskiej gry, ile emocji. Tak, ale... No popatrz na to. Ona wie, że ona nie mówi tego tylko do niego. Ona mówi do milionów zaangażowanych Polaków, którzy tylko czekają, żeby poznać decyzję. Czy Sebastian pozostanie w programie? Co ona kalendarz dostała? Bardzo poważna kontuzja. Masz zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego z przemieszczeniem obojczyka i częściowym zerwaniem więzadeł. Trochę F dla niego, że po prostu wlazł na kolegę i spadł. Czyli mówisz, że wraca do domu? No myślę, że tak. To będą musieli też szybko odgrzewać jeszcze jednego. Nie wiem, czy sobie z tego poradzę. Powinien być połączony w tym miejscu, a nie jest. Co? O kurwa. Ja chcę, żeby Klaudia Edwardski była moim lekarzem i żeby to ona przychodziła do mnie. Pani Katarzyno, ma pani udać. A nie powinna pani być. Uważam, że najlepszą decyzją, jaką mógłbyś w tej chwili podjąć, to właśnie zatroszczenie się o twój stan zdrowia, który jest naprawdę kiepski. Naprawdę to kiepskie jest.
wybity bark z przemieszczeniem i zerwane wiązadła, to jest naprawdę kiepskie. Tak nie powinno być. Takie se to jest, no. Ale jak coś, to możesz dalej być w programie, my spędzimy z git też z tym. Tak, to jest twoja decyzja, no. Tylko ewentualnie może chcesz kiedyś ruszyć ręką, to powinieneś jechać do domu. Ale jak chcesz... Ale jak chcesz, to... Bo będzie więcej emocji, jak zostaniesz. Tak. Się zastanów. Okay. Jeżeli nawet chodzi o, nie wiem, medialną jakąś sławę, czy pieniądze, czy ludzi, to i tak jakby... To nic mi nie zwróci. On nie ma świadomości tego, że będąc w tym programie nie zapewnia sobie jakby glorii do końca życia, tylko że... Ale są ludzie, którzy wychodzą z tych programów randkowych, tych reality show, nie? I wychodzą i wpisują sobie... A to wszyscy! Hotel Paradise, uczestnik drugiego sezonu. Tak, tak. I oni potem robią jakieś współprace reklamowe. Tak, i to wszyscy to robią, no. Wszyscy oni tak mają, że tam na przykład Zosia no, Hotel Paradise. Są popularni. A zdziwiłabyś się, ile oni mają followersów, ale oni mają zaangażowanie najczęściej. No. To jest pewnie tak, że wiesz, leci to, wszyscy ich obserwują, a potem wszyscy są like, a pana już tego Maćka, jadę dalej, no nie? Albo, mi się wydaje, teoria spiskowa, za to telewizję im pompują... Myślisz? ...followersów, skoro jest taki niski engagement rate. Gdyby ludzie się interesowali faktycznie ich życiem, to mieliby wyższy engagement rate. Bardzo dużo telewizyjnych gwiazd ma sztucznie wypromowane followersów, więc ciekawe, czy w programach randkowych... O, zegarek mówi, wstawaj, rusz się, stara klucho. No dobrze, to nie będę ci więcej czasu zabierała. Cieszę się, że rozsądnie podszedłeś do sprawy. No cieszę się, że sam się w***ałeś i nie musimy cię wyjebać. Dziękuję ci bardzo. Jesteś kochana. Bardzo mi przykro, naprawdę. Luz, no co wiesz. Ciara, będzie dobrze. Będzie dobrze. Wiesz, jak jestem. Pozytywny zawsze. Tylko pozytywne wariaty. Tak, tak! Oni wszyscy są tutaj tacy, to jest wszystko... Mega pozytywne, yo! No, uwielbiam sport, siłownię i imprezy. Lażaj dupeczki, yo! Tak, tak, to jest ten sort człowieka. Oni są, mega, wiesz, z takiej laboratoryjnej tuby wyciągnięci. Oni wszyscy z tej samej, ale tego samego wzoru. Nie, nie możesz tak mówić, bo nie mamy nic do ludzi in vitro. Nie, no dobra, to kojarzysz, jak są takie wycinanki, że dzieci wycinają takiego jednego ludzika i rozkładają i tam jest 20 ludzików, to są oni. No, tak lepiej, tak lepiej. Spośród wszystkich informacji, których Sebastian mógł się spodziewać, usłyszał tę najgorszą. Raczej nie. Nie, myślę, że mógł usłyszeć coś gorszego. Że nigdy już nie ruszy ręką. No na przykład, albo że trzeba, nie wiem, coś z tym zrobić, amputować. Charakterem, sercem. Swoim całym ciałem bym walczył o to, żeby tutaj zostać. Wyobrażasz sobie, żeby tak bardzo zależało ci na byciu w programie, gdzie się macha dupą dookoła basenu, żebyś realnie robiła sobie ten przelicznik, czy warto zrobić operację teraz, czy później? Wiesz co, mi nie, ale znam osoby, którym tak, żeby mieli ten wachlarz taki, znaczy takie wagę i by to mierzyli, także... Ale ja tego nie rozumiem, nigdy raczej nie będę w stanie tego pojąć, dlaczego ludzie tak chcą, ale to też może wypowiadamy się z perspektywy osób, które już są w jakiś sposób popularne i już tego nie mają. No dobra, ale... Trawa zawsze jest zieleńsza po drugiej stronie rodzenia płotu. No. Ale wiesz, no nie trzeba być znanym człowiekiem, żeby jakoś fajnie było w życiu. Ja myślę, że fajniej być zdrowym człowiekiem niż znanym człowiekiem. Najlepiej both, ale jakbym miała do wyboru, to chyba lepiej wolałabym ruszać ręką jednak. Ja bym wolała nie mieć udaru, no i wiesz, no. Gdzie jesteśmy, no? Hey guys, jak mógłbym was prosić, weźcie usiądźcie na chwilkę na kanapokę. Ej, chodźcie tam dziewczyny na kanapę na chwilkę. Ale to przynajmniej się długo Sebastian nie będzie denerwował, bo go ten nowy uczestnik, no i co, nie musi z nim siedzieć, może iść już do domu. No ale no to... zostawia swoją babeczkę w rękach takiego fuckboya, jak on może? Przecież tak ją ostrzegał. A to jest ich tylko ziomalka. A no faktycznie, no była tylko ziomalka, git. Która to godzina? Godzina na szczerość. Pewnie się domyślacie. Ale nie wiem, co mam powiedzieć, nie? Jakby... Jest decyzja. Trudno się wylosowało. Ale on nie mówi im, że umrze na przykład. Ale to jest program, to trzeba robić content. On ale musi, oni nie... On musi ich podtrzymać, a przede wszystkim widzów tej niepewności, w jakie słowa to ubierze. On myśli, że on dostał tutorial od kogoś ze staffu, że słuchaj, tak? To powiedz i powiedz, tak? Że to było dokładnie. Taki jakbyś umierał. Tak, dokładnie myślę, że tak było, że został zbriefowany, jak ma to powiedzieć, jak to ma zrobić. I nawet jeżeli mu nie wyszło za pierwszym razem, to może być to nawet double. Mój bark jest, wiecie, rozjebany naprawdę na full i jest decyzja taka, że zdrowie jest najważniejsze i dzisiaj będzie ostatnią tutaj moja noc. Nie wiem, wiecie, chciałem wam powiedzieć, kurczę, to co myślę, chciałem wam powiedzieć naprawdę mega dużo rzeczy, takie wiecie, co do was czuję i... Dawid się tak przejął tym wyznaniem, że przytupał.
pod krawatem. A po drugie, jak już on i tak stąd wychodzi, teraz to może powiedzieć coś na do widzenia typu: no i miło was nie dowidziłem. I k***a, i patrzcie, Marcel, czy jak ty tam masz na imię? Elo. Kochany. Oni go tulą w ten bar, co go nakdala, oła. Popatrz na to, tamtej mówił Klaudio, delikatnie proszę, ona tak stary! To będzie dobrze! W prawdziwym raju pewnie teraz wydarzyłby się cud. Ale ten Eden został stworzony przez nas. Zresztą Sebastian nie potrzebował teraz wiary w cuda, a zwyczajnie dobrych lekarzy. Jak to? Myślałam, że Claudia Eldursi, która przyjdzie i powie, no słuchaj, jest złamane, a powinno być k***a całe, no nie? Ale magia miłości i przyjaźni cię wyleczy. Idź, skocz razem z nimi do basenu. I o północy zróbcie taniec, a twój bar zostanie wylęczony, serio ci mówię. Odejście Sebastiana było również dramatem dla Dawida. Jego drobny żart zatrzymał przyjaciela w pół drogi do marzeń. Jest mi przykro. Nie chciałem, żeby taka sytuacja miała miejsce. Ale powiem ci, że trochę mi go szkoda, bo jakby no przecież niespecjalnie to zrobił, a teraz wyobrażasz sobie jakby ten guilt, który trzymasz, no. Roz***ałeś typa w ten sposób, że on musiał wracać do Polski na operację. Skąd oni biorą te itemy? Dla produkcji im pewnie daje. Ale dzięki stary, zajebiście. A to nie jest kulturalne zawłaszczenie? To nie powinni na Twitterze ludzie się już pruć? Ale to było nagrywane parę lat temu, wtedy jeszcze ludzie nie wiedzieli co to znaczy i fajnie było jeszcze być nie dzianinem. Jeszcze wtedy nie było tego. 2021. No ty... wtedy jeszcze nie było. Jeszcze nie było tego, okej. Nie było zawłaszczeń kulturowych. To wymyślili dopiero w 2023 roku. Okej. I wtedy zaczęły się pierwsze komentarze: ej, ale to jest niefajne robić sobie warkocze, bo warkocze należą do czarnych ludzi. Tak, tak, i ja miałam tak. Takie, Jezus, serio? Co to k***a za głupota jest? Czemu nie mogę warkocza mieć? To bez sensu! Ja ogólnie uważam, że to jest bardzo takie fajne, że nie dzielmy się rzeczami. Ja to wymyśliłem, to jest k***wa moje. No i nie dam. A jak chcesz użyć, to musisz powiedzieć, dać mi kredyty, że to ja wymyśliłem. Uwaga! I 3, 2, 1. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Powiem ci, że ja jestem z nimi na bieżąco, ja się czuję overwhelmed, a ty to musisz bardzo nie wiedzieć, co się dzieje już w tym momencie, co nie? No, któraś z dupeczek ma urodzinki, ale przyćmił ją w sumie chłop w tym blaku, okay, tam zaśpiewają 100 lat na fluo party i jedziemy dalej! Jeśli Sebastian miał zapamiętać przyjaciół z hotelu, to chcieliby pamiętał ich właśnie takich. Najebanych. Szymon, ja się boję, że ja za bardzo z sobą pójdę w Stany. Ty co? Że ja za bardzo z sobą pójdę w Stany. Co to znaczy? Pójdziesz, tak, co? Wiesz, się rozkręcę na maksa. Nie było jeszcze Marynki w tym sezonie. Nie było. Sezon. W tamtym sezonie było, ale było później. Trzeba było trochę poczekać. Ale... Może też ci ludzie się sanują. Uważam, że bez sensu. Ja bym chciała, żeby oni tutaj... Seksu, chłopanko. Tu jest Marynka, burdel. A potem znowu przyjdzie lekarz, a.k.a. Claudia Lucy i powiem: no, ma pan rzeżączkę, a powinien pan nie mieć. I to nie jest dobrze. To jest kiepsko. Luisa jest wspaniała. Widzę ją jako taką mega przyjaciółkę. Ziomal. Jezu, ona jest uwięziona w tym na zawsze. Ty byłaś zakochana? Ale miałam taki poważny związek, no, ponad pół roku temu. Było fajnie, wiesz, że spoko, że się dogadywaliśmy i był takim... Ale kochałaś go? ...przyjacielem. No tak, no byłam zakochana, bo wiesz, jakby facet, który chce ze mną gadać, który mnie słucha, ja go słucham, wiesz. No i proste, jak chcesz wyrwać babę i masz fizyczną formę męską, to wystarczy, że z nią rozmawiasz i jej słuchasz i koniec. Nic więcej nie trzeba. Możesz być też dla niej miły. Ale nie trzeba. Ale nie trzeba. Niektóre dziewczyny lubią, jak facet jest niemiły. No są takie. No. Więc nie trzeba w sumie. Nie trzeba być. To jest miły. Takie, wiesz, jak masz te zadanie domowe i jest, że to jest dla chętnych, a twoja mama ci mówi, że ty jesteś chętna zawsze na to. Przepraszam, czemu tutaj jest romantycznie beze mnie? To będzie dobra scena. Ale jeszcze ze szlugiem sobie przyszedł. Tak, ze szlugiem, ale przepraszam. Czy tutaj ktoś się całuje? Czy tu jest jakiś romans w powietrzu? Jeżeli tak, to czemu beze mnie? Pytam, czy idziesz myją? Czekaj, bo taki zielony to... Wait. Wow. Oh my god, no ale dobra. Ale przynajmniej gacie zostawił, bo oni często nie zostawiają gaci. Help me! Co się tu widziałam, dupy? Dlaczego oni mają kamerę na prysznic? Nie wiem. Wielkie oko patrzy. No dokładnie. Jak byłam w programie Sabotażysta, to tam mieliśmy prysznic otwarty na przestrzeń. W sensie taki polowy prysznic. Aha. Bez sufitu był. Czyli widziałaś kolory drzew, słoneczko, piękna atmosfera na prysznic, nie? No ja się tak myję pierwszego dnia rano przed śniadaniem i słyszę tylko takie...
sobie myślę, ja jakiś komar, jakiś robak, nie? A to chłopaki z realizatorki dronem lecieli, żeby sobie przebitki porobić. A ja tak. O k***a, ale bym się zesrała. Ja mówię, rany boskie, nie? I idę potem do Ryzy, bo mówię tak, Ryzy, bo taka głupia sytuacja. Od razu to zgłosiłam, oni to od razu te przebitki wszystkie bez patrzenia na nie, nie? Ale zgadzanie się na nagranie się, wiesz, pod prysznicem w taki ten, w życiu no, by się na mnie wykąpało. No ja też, no, ale z drugiej strony nie mogłabym przygniwać w pocie przez miesiąc. No. Więc jesteś w patowej sytuacji. Przynajmniej kibel jest poza kamerą. No ładnie patrz. No, bardzo ładnie. Mydłem. Mega. Umyłaś się, ale mnie zakręcił. No jak z drugiej strony, on wyrywa te jakieś dupy na imprezach w klubie, to one wszystkie j***ją potem. Wszystkim co najgorsze. Przepraszam. Może będę cię wywalczył. Cię wywalczył? Niezależnie od twoich co? Niezależnie od tego, czy mnie chcesz, czy nie, będę walczył o ciebie. Rozumiesz to? Halo, policja. Będę walczył, rozumiesz? Nie masz wyboru. Nie masz wyboru, masz mnie kochać. Bożeż ty chuj. Ciebie walczył, no zaraz miał swoje mocne. Ej, to jest trochę... To jest emocjonalny b***, nie? Nie, to jest dziwne. Można powiedzieć, że pożegnalna impreza w niektórych głowach wciąż jeszcze trwała. Śniadanko do łóżka dostają, ty? Rzadko do łóżka dostają, także ja nie widziałam jeszcze, żeby do łóżka dostawali. No pan, dostali. No teraz tak, teraz tak, ale zazwyczaj muszą wyjść i tak. I dostać tutaj porządne śniadanie, bo zazwyczaj to im rzucają jakiś tam, nie wiem, taki kawałek arbuza i mówią tyle. I to przykre jest, ja bym głodna chodziła. Owocki zdrowe, ten. O, widzisz? O, baba! Dlaczego? Tak bez pardonu, bez ostrzeżenia? Dlaczego to tak? Ej! Ja widzę za dużo, ja nie chcę! A ona się na to zgadzała? No i musiała chyba, siema, no nie? Siema, elo, pokaż moje poślady, tak gołe, bez cenzury, w telewizji, no. Co? Tak to można było? No, chciała coś podpisać, no. No dobra, ale w telewizji trzeba blurować poślady gołe. Ale widzisz, bo to jest Hotel Paradise Extra. Nie, nie Extra. Nie wiem, bo... Co, jak płacisz subskrypcję jak na OnlyFans, za to masz dupkę za darmo? Facelifty, tak. Czyli w telewizji nie było jej dupci, tylko w ekstra scenach my dostaliśmy scenę, jak ludzie się kąpią pod prysznicem. Tak, bo... I co, kogoś to podnieca, że ona się myje? Nie wiem. To jest nie... Nie jest akceptowalne takie rzeczy, no. Chyba, że ona dostaje procedur tak. Tych tulejarzy, co chcą ją pod prysznicem oglądać. Ona wie, na co się zapisała w ogóle, jest tego świadoma. Co to ma być? Ja tutaj nie jestem fanką. Śmieszy mnie, bo zrobiłam ten sam rant, tylko po prostu wcześniej. No dzień dobry. Obudka. Dawaj, bo mam wracać do łóżka. Co? Przynajmniej mam w łóżkach. W łóżkach? Ktoś się zlitował. Gdzie jest mój kot? A co, on do tej singielni by nie dostał śniadania? Musiał ktoś go nakarmić resztkami? Słuchaj, ja nie zjadłem gryzacego, on zostawił trochę dżemu, położył, żeby śmiał, nie? Nigdy nie było takiego problemu, żeby nie karmili tego singla, ale ciekawe. Może coś się zmieniło. Albo znajdziesz parę, albo żarcia nie będę. Dodatkowa motywacja. Może to... Zakochaj się albo nie jesz. Może to działa tak, że musieli wydać dodatkowe pieniądze na samolot dla Sebastiana do Polski. I nie starczyło na arbuzy. I po prostu już nie mieli czym nakarmić tutaj Krystiana, no. Sorry. No tak. Ale to wolisz, żeby twój kolega miał sprawną rękę, czy wolisz k***a zjeść? No właśnie, musiał się też poświęcić. Ale masz oczy zaspane, nie też. Nie zawsze by tak. Wow, tylko ona tak robi. Mega robi. Podpi***awej pan. Zobaczymy, nie? Co oni robią razem? Oni mieli być rozdzieleni. No mieli być rozdzieleni. Dawid będzie i tak pomimo jej woli lub braku woli będzie ją podrywał. To jest chory układ! No bo nawet jeśli ona powie, nie podrywaj mnie, ja jestem tutaj z twoim kolegą Marcinem szczęśliwa. A on powie, a tu w sumie mnie wie, ja i tak będę cię podrywał. I ona jest teraz w pułapce, ona już nie umie z tego wyjść. No. No dopiero tylko Claudia Tursi może interweniować. Boże, Claudia, prosimy! No i niestety, nadszedł moment, który wszyscy chcieli, a właściwie chcieliśmy odwlec jak najdłużej. No właśnie, chciałam odwlec ten moment jak najdłużej, bo chętnie bym obejrzała z tobą cały sezon ten do końca. Bardzo mnie k***a rozśmieszasz. Call me. Ale muszę cię wypuścić, tak. Bo ja nie jestem jak Dawid. Ja mówię, że chcę wyjść, ale ona na szczęście nie wbrew mojej woli mnie tu trzyma, więc ja naprawdę mogę wyjść. I ja muszę iść. Super było się zaznajomić z tym jakże ciekawym uniwersum. No k***a.
Dziękuję wam bardzo serdecznie. Także oglądajcie sobie Kasię na Twitchu. Fajnie będzie wtedy. Może też będziecie mieć wtedy taki impact jak ten jeden widz, który nawet nie wiemy jak się nazywa. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w środę w jakimś wideo, filmie, który nie wiem czym będzie, i za tydzień w kolejnym odcinku Hotelu Paradise. Pa, pa i miłej niedzielki. Nie.